Uwielbiam samotne wypady, szczególnie w miesiącach letnich. Na zachód od mojego rodzinnego miasta znajduje się odległa zatoczka tuż przy autostradzie, a kiedy przejdzie się obok kilku stołów piknikowych przez niewielki odcinek lasu, znajdziemy się przy jeziorze, na którym prawie nigdy nikogo nie ma. Co kilka tygodni czuję pewne pragnienie i biorę wiosło i deskę nad wodę. Potem godzinami pływam, rozkoszując się szumem fal rozbijających się o brzeg. Jest idealnie. Jak mały kawałek nieba wyrzeźbiony tylko dla mnie. Jedynym problemem jest to, że czasami inni ludzie rujnują moje plany. Na przykład w zeszłym tygodniu, gdy leżałam płasko na brzuchu, zahipnotyzowana promieniami słońca mieniącymi się na powierzchni wody, na brzegu jeziora pojawiła się czarna plamka. Podniosłam się na kolana i wyciągnęłam rękę w stronę zachodzącego słońca. Z zarośli wyszedł intruz. Prawdziwy Hulk. Podszedł do moich ubrań, które leżały na nasypie, po czym przeczesał mnie wzrokiem. Nawet z daleka wyczułam złe wibracje. Wszystkie moje kosztowności, telefon, portfel i klucze, były bezpiecznie schowane w wodoodpornym plecaku przymocowanym do tylnej części deski, więc przez chwilę kręciłam się w kółko, obserwując dziwaka kątem oka. Krzyknął coś, choć jego głos nie niósł się na tyle daleko, bym mogła go usłyszeć. Pomachałam mu od niechcenia, mając nadzieję, że zrozumie. Ale w głębi duszy wiedziałam już, z jakim draniem mam do czynienia. To znaczy, tego rodzaju negatywne doświadczenia były całym powodem, dla którego musiałam udawać się w takie miejsca, by oczyścić umysł. Sygnał telefoniczny zanikał po wejściu do lasu, więc wezwanie pomocy nie wchodziło w grę. Poza niewielką plażą, większość jeziora była otoczona stromym, skalistym zboczem. Wspinacz olimpijski byłby w stanie wspiąć się po odsłoniętych korzeniach, ale gdybym spróbowała, albo moja przyczepność by wysiadła, albo grudka ziemi by się poluzowała, a wtedy przewróciłabym się do tyłu na postrzępioną skałę i złamałabym każdą kość w moim ciele. Smutnym faktem więc było to, że plaża była jedyną drogą ucieczki. Minęło 5 minut. 10. 20. Od czasu do czasu ryby wyskakiwały w powietrze, a potem czarny kształt przykuwał moją uwagę i okrążał moją pozycję, zanim zanurzał się w głębinach. Jezioro było tak głębokie, że tylko wyszkolony nurek mógłby dotrzeć do dna na jednym wdechu. Gdybym zmrużyła oczy, mogłabym dostrzec wijące się ruchy w dole. Jak ciasno upakowane skupisko wodorostów, których cienkie wąsy kołysały się dzięki prądom. W miarę jak się ściemniało, robiło się coraz chłodniej. Zmęczenie z pewnością także mi nie pomagało. Niedługo mięśnie w moich ramionach zaczęły krzyczeć. Tymczasem mężczyzna po prostu tam stał. Pozostanie tam przez całą noc wydawało się niezawodnym sposobem na złapanie zapalenia płuc, a w płaszczu przeciwdeszczowym i butach turystycznych facet z pewnością nie wyglądał, jakby się śpieszył. Nie mając innego wyboru, zaczęłam wiosłować w stronę brzegu. Nie za blisko, ale na tyle, by móc z nim porozmawiać. Wiem też, co sobie myślisz, ale nie było sensu próbować uciekać. Między nasypem a moim samochodem znajdował się labirynt postrzępionych pokrzyw i poprzecinanych gałęzi o ostrych końcach. To piekielna przeszkoda, gdy chcesz biegać boso. Odległość między mną a mężczyzną zmniejszyła się do odległości kilku metrów. Nawet w gasnącym świetle mogłam dostrzec włosy przyklejone do jego czoła w spoconych kosmykach. Jechałam na grzbiecie kilku wiotkich fal. Dobry wieczór, kochanie, wykrzyknął. Przytaknęłam. Trochę późno na surfing, nieprawdaż? Musi ci być cholernie zimno w tym obcisłym stroju kąpielowym. Pozwoliłam sobie trochę odpłynąć. Całkiem tu spokojnie, co? No i te widoki.
powiedział, przyglądając się mojemu ciału. Jesteś tu sama? Nie, mój chłopak jest ze mną, właśnie wybrał się na wędrówkę. Ma, doprawdy. Wiesz, że powinnaś bardziej uważać na zostawianie swoich rzeczy? Jakiś złodziej mógłby ci je ukraść. Wiatr przybrał na sile. Wzdłuż wybrzeża gałęzie drzew szorstko drapały o siebie. O co chodzi? Nie chcesz rozmawiać? Zapytał w sposób, który jasno pokazywał, że jest bardzo zirytowany. To niegrzecznie ignorować ludzi. Starałem się być miły. Może podejdziesz i się przywitasz? Walczyłam, aby fale nie przyciągały mnie do brzegu ostrymi ruchami wiosła. Myślisz, że jestem jakimś zboczeńcem? Myślisz, że zrobię ci krzywdę? No, tego nie powiedziałam. Więc dlaczego nie chcesz przypłynąć? Bo cię nie znam. Ta brzydka gęba uśmiechnęła się, odsłaniając wszystkie zgniłe zęby trzonowe. Masz rację, to bardzo niegrzeczne. Jestem Desi, ale możesz mówić mi DJ. Poczekał, po czym dodał. No, nie powiesz mi, jak ty masz na imię? Przez chwilę nie było żadnego dźwięku poza wiatrem. Przenikał moją skórę aż do kości. Nie wychodzisz jeszcze? Zawołał. Chyba nie chcesz się przeziębić. Splunął w moją stronę, choć ślina nie dotarła do celu. Z kącika jego ust zwisała długa, mleczna stróżka krwi. Wytarł ją. Słuchaj, nie odejdę, dopóki nie zrobisz tego, co przystoi damie i się nie przedstawisz. Po prostu zostaw mnie w spokoju. Jestem kompletną pacyfistką, więc dałam temu idiocie każdą okazję, aby odszedł. Naprawdę chciałam, żeby tylko odszedł. Ostatnią rzeczą, jaką chciałam, było zrobienie komuś krzywdy. Proszę, uwierz mi. Jego ręka sięgnęła do wody i wzburzyła falę. Deska miotała się, jej lewa strona kilka razy zanurzyła się pod powierzchnią, a ja miałam trudności z utrzymaniem pozycji pionowej. Desi powiedział: wiesz, że to niebezpieczne miejsce, prawda? Taka ślicznotka jak ty, sama tutaj, możesz zostać złapana przez utopioną Suzy. To zwróciło moją uwagę. Desi, zachwycony, że w końcu ma publiczność, powiedział: ludzie z miasta wyruszają tu na miły spacer. Natykają się na jezioro i myślą, że chcieliby się trochę ochłodzić, a potem bam! Suzy ich dopada. Czekał, aby zobaczyć, czy złapię przynętę. Nie zrobiłam tego, ale i tak kontynuował. Widzisz, Suzy mieszkała niedaleko stąd ze swoim mężem. Był rybakiem, więc wyjeżdżał na całe tygodnie. Suzy była zajęta spacerami na łonie natury. Bardzo lubiła świeże powietrze. Ale pewnego dnia wybrała się na spacer i usłyszała chichot. Kiedy podeszła bliżej, zdała sobie sprawę, że to jej mąż obściskuje się z inną kobietą. Ładną, małą blondynką, podobną do ciebie. Suzy siadła więc przy drzewie i zaczęła płakać, dopóki para się nie zabawiła, a potem udaje się nad wodę i stanęła tam ze złamanym sercem. Nie chciała już dłużej żyć. Napełniła więc kieszenie kamieniami, zaczęła wchodzić do wody i pozwoliła się zatopić. Ale to nie jest najgorsze. Przerwał dla dramatycznego efektu. Bo Suzy tonie, ale nie umiera. Jest przeklęta. Co oznacza, że utknęła pod wodą, wciągając do wodnego grobu każdą piękną, młodą istotę, która mogła być kochanką jej męża. Więc widzisz, naprawdę powinnaś przyjść przed zmrokiem, albo będziesz jadła sushi na kolację. Nie miałam wyboru. Do tej pory udawałam głupią, mając nadzieję, że straci zainteresowanie, ale on tylko naciskał i naciskał. Kiedy frustracja narastała we mnie, mieszając się ze zmęczeniem, coś we mnie pękło i krzyknęłam. O co ci chodzi, kurwa, co? Dlaczego nie możesz odwalić się i zostawić mnie w spokoju? Oczy Desiego rozszerzyły się.
Mimo to powstrzymywał swój temperament. Powiedział protekcjonalnym głosem. Nie chciałem cię przestraszyć. Po prostu nie chciałbym, żeby stało ci się coś złego. Kolejny podmuch wilgotnego powietrza poniósł jego cuchnący oddech w moją stronę, przyćmiewając bogaty, liściasty zapach sosny. Zakrztusiłam się i powiedziałam: dzięki, ale wolę zaryzykować z Suzy. Co jadłeś na lunch, psie gówno? Pod płaszczem Desiego znajdował się duży nóż myśliwski, przypięty do pasa. Wyciągnął go z kabury i dotknął swoich długich, żółtych paznokci. Następnie pochylił krawędź ostrza tak, że oślepił mnie ostatnim promieniem słońca. Wiesz, że jeśli masz być taką suką, to może powinienem podejść i nauczyć cię dobrych manier. Osłaniając oczy przed światłem, powiedziałam: co zamierzasz zrobić? Huchniesz na mnie? To na pewno go zdenerwowało. Desi zdjął buty, przeskakując z nogi na nogę, po czym zrzucił ubranie. Nigdy nie miałam zamiaru go denerwować. Po prostu nie myślałam jasno. Gdy wszedł do wody, jego szczęka zacisnęła się z powodu gryzącego zimna. Zobaczymy, jak będziesz zabawna, gdy wyrwę ci ten pieprzony język. Ruszyłam tak szybko, jak tylko mogłam, serce waliło mi w piersi. Mój napastnik podążał za mną, zanurzony po pas, aż był wystarczająco daleko, by zacząć pływać. Bez względu na to, jak ciężko pracowały moje ramiona, wydawało mi się, że nie poruszam się wystarczająco szybko. W ciągu kilku sekund ruchy Desiego były tak blisko, że tworzyły spienione fale, które rozpryskiwały się na moich plecach. Co kilka sekund rzucał się lub machał na deskę, sprawiając, że kołysała się na boki. Zacisnęłam mocno szczękę i dałam z siebie wszystko. Przysięgam, że wiosłowałam tak mocno, jak tylko mogłam w moim wyczerpanym stanie. Wkrótce potem położył rękę na desce i przytrzymał ją w miejscu. Używając szerokiego końca wiosła, uderzyłam go w czubek głowy. Wściekły przechylił ogon deski na bok, wyrzucając mnie za burtę. Woda uderzyła gorzej niż lodowata kąpiel. Połknęłam chyba połowę jeziora w trzech gigantycznych łykach. Kiedy wynurzyłam się dysząc, dłoń Desiego zacisnęła się mocno na mojej szyi, a potem pociągnął mnie z powrotem w kierunku nasypu. Co się stało? Zapytał, przyciskając usta do mojego lewego ucha. Straciłaś poczucie humoru? Gdy fale przelewały się przez powierzchnię wody, przecinając ją tam i z powrotem, ogarnęło mnie ogromne poczucie ulgi. Przez zaciśnięte zęby powiedziałam: wiesz co, Desi? Ta historia z Suzy była całkowicie błędna. Co ty mówisz? Zapytał, wciąż płynąc. Miałeś rację, że jej mąż ją zdradził, ale Suzy się nie zabiła. Zrobił to jej mąż. Dlaczego? Czy była głupią suką, która nie potrafiła przyjąć komplementu? Znalazła ich. Jej męża i dziewczynę. Ale jej mąż był wściekły, że został przyłapany, więc roztrzaskał jej głowę kamieniem i porzucił ciało. To dopiero dobry pomysł. Ale to zła wiadomość dla ciebie. Sapnęłam. Bo tonąca Suzy nawiedza to miejsce. Myślę, że najwyższy czas, żebyś zamknęła... Desi przestał pływać i spojrzał w dół na swoje nogi. Ja też. Wokół jego kostki owinięta była ręka. Uschnięta, wybielona na biało, z wyjątkiem miejsc, w których ciało zgniło, odsłaniając głęboką, gorączkową czerwień. Do niej przyczepiona była zmumifikowana postać, ledwo widoczna w mroku. Mogłam zobaczyć pąkle pokrywające czaszkę z wgniecionym lewym bokiem. W miejscu nosa, oczu i ust znajdowały się zapadnięte jamy, a rysy zostały dawno temu zjedzone przez ryby i zgniliznę. To były żywe zwłoki. To był duch jeziora. To była Suzy.
Kiedy przerażony Desi unosił się na wodzie, wgryzłam się w miękkie ciało jego dłoni. Gdy tylko mnie puścił, wepchnęłam stopy w jego klatkę piersiową i kopnęłam. Desi zaczął się miotać, wymachując rękoma we wszystkich kierunkach, desperacko szukając czegoś, czegokolwiek, czego mógłby się chwycić. W ciągu kilku sekund przepłynął 50 metrów, na przemian krzycząc i bulgocząc za każdym razem, gdy nowa fala uderzała go w twarz. Na środku jeziora kręcił się w kółko, jakby znajdował się w odpływie, po czym zniknął w syczącej kolumnie piany. Stały strumień bąbelków unosił się w górę, a ja unosiłam się tam obserwując, aż ostatni z nich pękł. To był koniec. Desi stał się kolejną z uwięzionych tam postaci, z ramionami unoszącymi się nad głową i palcami kołyszącymi się pod prąd. Ostatnie ogniwo w długim łańcuchu ofiar Suzy. Dopłynęłam z powrotem do nasypu, nareszcie sama wytarłam się ręcznikiem. Zanim zdążyłam nałożyć sweter, moja deska i wiosło znalazły się tuż obok na wodzie, przez czysty przypadek, jakby prowadzone przez niewidzialne ręce. Potem wyruszyłam do domu, planując już kolejne wyprawy. Przysięgam, jeżdżę tam tylko dla ciszy i spokoju. Jestem tak samo zszokowana jak wszyscy, gdy wycieczki przybierają brutalny obrót. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.